Dzień dobry Państwu, następny film. Chcę zaapelować o jedną sprawę. Poszło pod głos, pogłos od Jana Rodo, że to Państwo wymyśliło Rodo, a nie Ty. I każdy jest Rodo. Wash and go. Ja ci dam wash and go, zaraz będziesz wash and go, tylko ci wiadomo gdzie. I powiem tak, ten człowiek, który bardzo często i gęsto spożywa alkohol i jest nawalony jak szmata, powiem jak szmata, bo inaczej już nie mogę powiedzieć. Przepraszam Państwa. Przepraszam bardzo, w poniedziałek miał być w pracy, u mnie węgiel nosić, żeby mieliśmy piłować. A on zachorował na chorobę tak jak kwaśniak. Morsko. No przywiózł filipińską chorobę sobie. I powiem tak, że przestań sobie kombinować, że ty chory do pory, zagnij jedaczkę, jak się wypowiadam. A jeżeli ja mogę, a nie muszę, to ja jestem zobowiązany do ciebie na dzień dzisiejszy, że tobie mam przyjść dziś i jutro. Słuchaj, ja mam swój czas i swoje prawa. Jeżeli tak będziesz wyrabiać, to co kuś nim przychodzi? Ci powiem otwarcie. Tak? Tak. Nie, tak będzie. No i dobra. I powiem tak. Szanowni Państwo, widzicie, gdzie... na co ten człowiek choruje? Na alkohol. Jeszcze raz powiem. Wyraźnie na alkohol. I będzie pismo skierowane, bo on chce odzyskać prawo jazdy. Nie, nie odzyska prawa jazdy z komunikacji. Z tego powodu, że weszła ustawa dla alkoholików, nie będą wydawane prawa jazdy. Ale gazy... Ja jutro jadę do komunikacji i będę rozmawiać z dyrektorem komunikacji białostockiej, ażeby było nie wydawane prawa jazdy, którzy spożywają alkohol. I będzie jego zapisane w karcie, że on często i gęsto spożywa alkohol i może spowodować wypadek. Może spowodować wypadek, na przejściu iść, nie zobaczy pierwszego, bach, walnie. W drzewo może walnąć, może samochód się rozbić i dla takich ludzi trzeba na zawsze zabierać prawa jazdy. Do śmierci. Żeby nie było wypadków śmiertelnych i tak dalej. O takie u nas w Białymstoku są urzędnicy i sędziowie i wszyscy. Że na parę dni, tygodni wyrok dają, a dalej można jeździć. A ten człowiek dalej spożywa alkohol i to bardzo ostro, daje w czębę, bo inaczej już nie powiem tylko w czambę, leje ten alkohol jak nie wiem co. I powiem tak, skończy się dla tego człowieka alkohol. Skończy się, będzie naprawdę umieszczony tak jak major. Major wyjechał do Krakowa i tam jest umieszczony. Dom Pomocy Społecznej, że nie ma prawa wyjść na podróż. Ten człowiek będzie umieszczony w Zaczerlanach jak najprędzej i będzie ok. Z tego powodu, że nie wydajemy mu prawa jazdy, nie podpiszę całkowicie, będzie skierowane zaraz pismo do komunikacji dyrektora i będzie ok. Porozmawiam z kierowniczką i tak dalej. I będzie, nie będzie wydane prawa jazdy. Z tego powodu, że on często i gęsto, jeżeli kierowniczka albo wydział, departament wyda prawo jazdy dla Jana Rodo, będzie osoba pociągnięta do odpowiedzialności karno-sądowej urzędniczka i kierowniczka i pan dyrektor komunikacji białostockiej. Tak. Dlatego, że dla takich ludzi jak Jan Rodo i innych pianych wydają prawo jazdy i później dużo, dużo jest śmiertelnych wypadków w Białymstoku. Oglądałem nawet program Trójkę, pokazywali, jak w Białymstoku są śmiertelne wypadki. Jak, z czego wypadki są? Z alkoholizmu. Bardzo często i gęsto młodzież spożywa, bo bierze od starszych ludzi, mówią, co starszemu można, to i młodszemu można. I to Jan Rodo pokazuje. Nagrał film z Meksykanem, jak spożywać buteleczki, alkohol jak próbować i tak dalej. Poleciał nawet dla kobiet, dla młodzieży, jaki alkohol i tak dalej. Czy ja pytam rodziców teraz, do rodziców apel składam. Proszę swoje dzieci
pilnować, żeby nie spożywali alkoholu całkowicie. Sklepy, które sprzedają alkohol, będą zamykane. Całkowicie będą zamykane z tego powodu, że zginie alkohol z półek. Zginie jak najprędzej. Nie będzie tak piany kierowców i tak dalej. Jeszcze raz chcę coś pokazać. Wczoraj pokazywałem. Otrzymałem na urodziny. Jeszcze raz. Pytam tego pana, redaktora niemieckiego, czy blomba zdjęta? Nie. Głośno powiedz. Jest blomba. Następnie chcę pokazać. Jest blomba. Też otrzymałem na urodziny. Zablombowane? Tak. No i a kto to dostał? Ja dostałem. Od ludzi. Dostałeś tego od widzów. Dla ciebie to przywieźli, a od, nie dla mnie. Od widzów, ale ja nie spożywam. A ja spożywam. A ty spożywasz, bo idziesz do Aldony na malinę. Bo ja kupuję sobie. Człowieku, ale, przepraszam czy ja u ciebie wypijam? Przepraszam bardzo. U mnie nie, ale powiem tak. Nie dam tobie, Aldona będzie zlikwidowana jak najprędzej. Tak? Tak. Twój interes, a tak. Nie moja broma. I panie redaktorze, jeszcze inne meliny musisz mi na kartce napisać, ja będę likwidować. Tak. Tak. Będę likwidować meliny. Ty nie możesz tego zrobić, człowieku, bo ty nie jesteś w stanie. To raz. Druga sprawa. Przepraszam bardzo.